Witam was, bracia i siostry, na piątkowym nabożeństwie. Bóg w łasce swojej umożliwił nam taki czas, kiedy możemy się zgromadzać. Może nie w sposób fizyczny, bardziej wirtualnie, ale dzięki Bogu, że mamy taką możliwość, że możemy słuchać słowa Pańskiego, możemy się budować, możemy otrzymywać Boże błogosławieństwo od Boga naszego, Jezusa Chrystusa. Możemy słyszeć Jego Słowo i możemy chować je w swoim sercu, możemy je składać, możemy je tam umieszczać, aby ono wydało owoc. Owoc, który przyniesie pożytek nam, a błogosławieństwo, chwałę i uwielbienie dla naszego Boga Wszechmogącego Jezusa Chrystusa. Zanim będziemy słuchać Słowa Pańskiego, skłońmy głowę, bracia i siostry, i pomódlmy się, aby nasz Pan przygotował nas na to, co będzie mówione, aby nasz Pan dał nam uszy do słuchania, które będą słuchać to, co Pan nam chce dzisiaj przekazać. Chwała Ci, nasz Boże, chwała Ci, nasz Panie. Panie nasz, chcemy Ci uwielbić i podziękować Ci, że w tak trudny czas, Panie, dałeś nam możliwość słuchania Słowa Twojego, Panie. Dałeś nam możliwość budowania się. Dałeś nam możliwość podnoszenia poziomu naszej wiary, Panie. Dziękujemy Ci, Boże nasz, dziękujemy Ci, Panie. Chociaż nie zgromadzamy się fizycznie, jak to zawsze robiliśmy, nie jest Ci pełna kaplica, ale Panie, Ty dałeś ludziom takie możliwości technologiczne, że w domu możemy oglądać te nabożeństwa, Panie, możemy razem modlić się, możemy słuchać Twojego Słowa, Panie, możemy być razem, nie fizycznie, ale sercem, w Duchu Twoim Świętym, Panie nasz. Dziękujemy Ci, Boże. Dlatego prosimy Cię, abyś nas pobłogosławił ten dzisiejszy czas, dzisiejsze nabożeństwo, dzisiejsze słowo, Panie, abyś namaścił te słowo, Panie, aby wszystko, co będzie dzisiaj mówione, to, co każesz przekazać, Panie, swoim dzieciom, aby to było słowo w słowo wyłącznie z Twego serca, Panie. Aby nic nie było z człowieka, wszystko było z Twego serca, Panie, według Twojej woli. I spraw, Panie, żeby to słowo trafiło do wszystkich, którzy tego pragną. I spraw, żeby to słowo nie wróciło puste, a wykonało wszystko to, z czym je wysyłasz. Pobłogosław i głoszącego słowo, namaść go, Panie. I błogosław wszystkich słuchających. W imieniu Jezusa Cię proszę i dziękuję Ci. I uwielbiam Cię, wywyższam Cię. W imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Amen. Bracia, siostry, dzisiaj będziemy rozważać słowo zapisane w drugiej Księdze Królewskiej, w rozdziale 6 od wiersza 24 do rozdziału 7 do wiersza 20. Druga Księga Królewska, rozdział 6 od wiersza 24 i do rozdziału 7 wiersza 20. Czytamy tam tak. Następnie Ben-Hadad, król Aramu, zgromadził całe swoje wojsko i wyruszywszy, obległ Samarię. I nastał w Samarii wielki głód, gdy ją oblężono. Także doszła cena łba oślego do 80 srebrników, a ćwierć wiadra gnoju gołębiego do 5 srebrników. Gdy pewnego razu król izraelski przechodził po murze miejskim, zawołała na niego pewna kobieta, mówiąc: ratuj mnie, panie, mój królu. A on odpowiadając: jeżeli cię pan nie uratuje, jakże ja cię uratuję? Czy sklepiska, czy stłoczni? Król zapytał ją jeszcze: co ci jest? A ona odpowiedziała: ta oto kobieta rzekła do mnie: daj mi twego syna, zjemy go dzisiaj, a mojego syna zjemy jutro. I tak ugotowałyśmy mojego syna i zjadłyśmy go. Ale następnego dnia rzekłem do niej: daj ty twego syna, abyśmy go zjadły. Ona ukryła swego syna. Gdy król usłyszał słowa tej kobiety, rozdarł swoje szaty. A ponieważ przechodził po murze miejskim, lud zobaczył, że pod spodem na ciele miał wór pokutny. Wtedy rzekł: to niech mi Bóg uczyni i to niech doda, jeżeli dziś utrzyma się głowa Elizeusza, syna Szafata, na jego szyi. Elizeusz zaś przebywał w swoim domu, a przy nim siedzieli starsi. Król wysłał przed sobą posłańca, lecz zanim posłaniec doszedł, Elizeusz rzekł do starszych: czy widzieliście, że ten syn mordercy posłał, aby mi ucięto głowę? Baczcie, gdy przyjdzie posłaniec, zamknijcie drzwi i podeprzyjcie je przed nim. Czyż nie słyszycie odgłosu kroków jego pana za nim? Gdy on jeszcze do nich mówił,
Oto już i król przystąpił do niego i rzekł: oto nieszczęście to pochodzi od Pana. Po cóż mam jeszcze na nim polegać? Elizeusz rzekł: słuchajcie słowa Pańskiego. Tak mówi Pan. Jutro o tym czasie miara przedniej mąki będzie za jednego sykla, a dwie miary jęczmienia również za jednego sykla w bramie Samarii. Na to adiutant, na którego ramieniu król się wspierał, odpowiedział mężowi Bożemu, mówiąc: choćby nawet Pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim, to czy ta rzecz mogła się stać? A on rzekł: oto zobaczysz to na własne oczy, lecz jeść z tego nie będziesz. Aż trzech mężów trędowatych znajdowało się wtedy u wejścia do bramy i mówili jeden do drugiego: po cóż my tutaj siedzimy, aż zginiemy? Jeżeli powiemy sobie: wejdziemy do miasta, a w mieście jest głód, to umrzemy tam. A jeżeli pozostaniemy tutaj, aż także pomrzemy. Przejdźmy więc do obozu Aramejczyków. Jeżeli pozostawią nas przy życiu, będziemy żyć. A jeżeli nas zabiją, zginiemy. Ruszyli więc o zmierzchu, ażeby przejść do obozu Aramejczyków. I doszli aż do końca obozu Aramejczyków, a to nie było tam nikogo. Pan bowiem sprawił, że w obozie Aramejczyków usłyszano turkot wozów wojennych i tętent koni i zgiełk wielkiego wojska. To też rzekli jeden do drugiego: oto król izraelski wynajął sobie przeciwko nam królów chetyckich i królów egipskich, aby na nas ruszyli. Zerwali się więc i o zmierzchu uciekli, pozostawiwszy swoje namioty, konie i osły. Cały w ogóle obóz, tak jak był, i uciekli, ratując życie. Doszli więc ci trędowaci aż do końca obozu i weszli do jednego namiotu, najedli się i napili oraz wynieśli stamtąd srebro, złoto i szaty. A wyszedłszy, ukryli to. Potem wrócili, weszli do innego namiotu, a zabrawszy stamtąd, też wynieśli i wyszedłszy, ukryli. Lecz potem rzekł jeden do drugiego: niedobrze robimy. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż zaświta ranek, spotka nas kara. Nuże więc, chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. Poszli więc i zawołali na strażników bramy miejskiej i oznajmili im, mówiąc: weszliśmy do obozu Aramejczyków, a oto tam nie ma nikogo, ani nie słychać głosu ludzkiego. Są tylko konie uwiązane i osły uwiązane, a namioty tak jak były. Wówczas strażnicy zawołali i donieśli o tym do wnętrza domu królewskiego. Stał wtedy król w nocy i rzekł do swoich dostojników: ja wam powiem, co do nas szykują Aramejczycy. Wiedzą oni, że jesteśmy wygłodzeni. Wyszli więc z obozu, aby się zaczaić w polu, myśląc: gdy oni wyjdą z miasta, my pochwycimy ich żywcem i wtargniemy do miasta. Wtedy odezwał się jeden z jego dostojników: trzeba wziąć 5 z pozostałych koni, jakie w mieście ocalały, i niech stanie się z nimi tak, jak z całym tłumem izraelskim, który w nim ocalał, albo tak, jak z całym tłumem, który już zginął. Wyprawmy je, a zobaczymy. Wzięli więc 2 wozy i konie, a król izraelski wysłał je za wojskiem Aramejczyków, mówiąc: jedźcie i zobaczcie. Ruszyli więc za nimi aż do Jordanu, a oto cała droga była pełna szat i broni, które porzucili Aramejczycy w pośpiechu. Powrócili wtedy posłańcy i oznajmili to królowi. Wtedy lud wypadł, splądrował obóz Aramejczyków. I była miara przedniej mąki za sykla, a 2 miary jęczmienia za sykla, według słowa Pana. A król ustanowił adiutanta, na którego ramieniu się wspierał, nadzorcą nad bramą miejską, lecz lud stratował go w bramie na śmierć. Tak jak przepowiedział mąż Boży, który przemówił wtedy, gdy król wstąpił do niego. Gdy mianowicie mąż Boży mówił do króla: jutro o tym czasie będą w bramie Samarii 2 miary jęczmienia za sykla i miara przedniej mąki również za sykla. Wtedy adiutant odezwał się do męża Bożego: choćby nawet Pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim, to czy ta rzecz mogłaby się stać? Ten zaś rzekł: oto zobaczysz to na własne oczy, lecz jeść z tego nie będziesz. I tak mu się też stało. Lud stratował go w bramie na śmierć. Kochanie, tu widzimy taką smutną historię, przynajmniej na początku. Stolica państwa izraelskiego, Samaria, była oplężona przez Ben-Hadada, króla aramejskiego.
i w taki sposób, i tak skutecznie, że w mieście zaczął panować niesamowity głód. Głód do tego stopnia, że dochodziło do aktów kanibalizmu. A pokarmy, jakie tam pozostały, były nie dość, że nieczyste, to kosztowały niesamowite sumy. Ludzie płacili niewyobrażalne pieniądze za pokarmy, które po pierwsze nie syciły, a po drugie po prostu były nieczyste. Czytamy o oślim łbie, który kosztował 80 srebrników, albo ćwierć wiadra gnoju gołębiego za 5 srebrników. Gnój gołębi w tym fragmencie to jest roślina zjadalną bulwą, inaczej taka cebula, która rośnie teraz na terenach Izraela i wielu jeszcze innych terenach na całym świecie. Dzisiaj ta roślina nazywa się jako śniedek baldaszkowaty i ma gorzki i mydlany smak. A z daleka, gdy rośnie na polach, wygląda jak rzeczywiście, jak ptasie odchody. I rzeczywiście w tym fragmencie użyte hebrajskie słowo brzmi dosłownie ptasi nawóz. Trzeba być niesamowicie głodnym, żeby jeść takie coś, bracia i siostry. Ale w tamtej sytuacji ludzie nie mieli wyjścia. Nie mieli wyjścia. Nawet król izraelski stwierdził, że w tej sytuacji tylko Pan może uratować to miasto z tej sytuacji. Tylko Pan. Ale w tym momencie w Samarii przebywał jeden z największych proroków bożych, Elizeusz, syn Szafata. I król miał do niego pretensje, że to jakby jest pośrednio jego wina, że tak się dzieje, bo Elizeusz tyle razy miał słowo od Boga, tyle razy mówił do Izraela, a w tym momencie jakby nic nie robił. Sytuacja jest wręcz tragiczna, a Elizeusz nic nie robi. Król tak się na niego zdenerwował, że powziął decyzję, aby zabić Elizeusza. Wiemy z całego późniejszego tekstu, że do zabójstwa nie doszło, bo Elizeusz wbrew pozorom nie siedział bezczynnie. Dostał słowo od Boga, takie wręcz niesamowite słowo od Boga i przekazał je królowi i całemu Izraelowi, mówiąc: jutro o tej porze w bramie Samarii będzie się sprzedawać mąkę najwyższej jakości i jęczmień po bardzo niskich cenach, wręcz śmiesznych cenach. Ale czytamy, że adiutant króla izraelskiego nie wytrzymał i powiedział dość sceptycznie, poddając wątpliwość Boże proroctwo wypowiedziane przez Elizeusza, że choćby Bóg poczynił otwory w sklepie niebieskim, nie jest możliwe, żeby ta rzecz się stała. Nie jest możliwe. Ktoś powie, jak ten adiutant mógł tak się zachować? Boże Słowo, przecież napisane jest w Biblii, czytamy, prawda? My czytamy w Nowym Testamencie, proroc nie lekceważcie. A on świadomie to zlekceważył. Zlekceważył całe Boże proroctwo. Jak mógł? No co z nim się stało na koniec tego fragmentu, którego czytamy, że Bóg go sprawił, że ludzie stratowali go w bramie na śmierć? Elizeusz powiedział, będziesz widział na własne oczy, że moje proroctwo wypowiedziane w imieniu Bożym się spełni, ale z tego nie skorzystasz. Czy tylko sam adiutant miał taką wątpliwość wypełnienie się Bożego Słowa? Nie, on tylko to wypowiedział. Wielu ludzi, jeśli nie prawie wszyscy, w myśli się kłębiły i myśleli, jak to się stać może. Takie niesamowite słowo Elizeusz mówi, wręcz nieprawdopodobne. Jak to się może stać? Adiutant był na tyle odważny, że wypowiedział to na głos. Inni milczeli, ale w sercach też budziły im się wątpliwości. Wniosek nazywał się jeden. Ludzie nie wierzyli. Nie wierzyli. Serce ich nie drgnęło, kiedy Elizeusz wypowiadał to słowo. Pamiętacie taką sytuację, podobną sytuację, kiedy Bóg powiedział do Mojżesza, wyprowadź mój lud izraelski. I Mojżesz z polecenia Bożego poszedł do starszych izraelskich, do Egiptu, gdzie wtedy Izraelici przebywali już kilkaset lat.
I powiedział do starszych izraelskich: Bóg posłał mnie, abym wyprowadził was z niewoli egipskiej. Czytam na samym początku, serce starszych izraelskich nawet się nie wzruszyło. Nie uwierzyli na początku Mojżeszowi. Dopiero gdy powtórzył to kilkukrotnie i dopiero jak dokonał tych dwóch cudów, rękę włożone w zanadrze i z laski, kiedy został uczyniony wąż, Izraelici zaczęli wierzyć. Ale zauważmy, nawet uczniowie Jezusa, którzy z Nim chodzili, podobne mieli myślenie na początku. Czytamy w Ewangelii Marka, 8 rozdział, pierwsze 9 wierszy. Ewangelia Marka, 8 rozdział, od 1 do 9. A w one dni, gdy znowu było wielkie mnóstwo ludu, a nie mieli co jeść, przywołał uczniów i rzekł do nich: Żal mi tego ludu, bo już 3 dni są ze mną, a nie mają co jeść. A jeśli rozpuszczę ich głodnych do domów, ustaną w drodze, a przecież niektórzy z nich przybyli z daleka. I odpowiedzieli mu uczniowie jego: Skądże ktoś potrafi iść nakarmić chlebem? Tutaj na pustyni? I zapytał ich: Ile macie chlebów? Oni zaś rzekli: 7. I polecił ludowi usiąść na ziemi. I wziąwszy te 7 chlebów i podziękowawszy, łamał i dawał uczniom swoim, by kładli przed nimi i kładli przed ludem. Mieli też 3 rybek i pobłogosławiwszy je, kazał i te kłaść przed nimi. A jedli i nasycili się i zebrali 7 koszów resztek chleba, które zbywały. Było ich zaś około 4000 i rozpuścił ich. Czytamy w 4 wierszu odpowiedź uczniów na taką sugestię Jezusa Chrystusa, co będzie, jeśli rozpuszczę ich, tych ludzi, którzy tutaj wokół są, do domów głodnych. Już 3 dni są ze mną. Ustaną w drodze, bo są słabi z głodu. Uczniowie odpowiedzieli: Skądże ktoś potrafi ich nakarmić chlebem tutaj na pustyni? Skądże ktoś potrafi ich nakarmić chlebem tu na pustyni, gdzie chleba nie ma? 4000 ludzi. Ile trzeba chleba? Dzisiaj byśmy powiedzieli, całą ciężarówkę chleba trzeba przewieźć. 1000 ton, żeby 4000 ludzi się najadło, dosyta. A czytamy w tym fragmencie i wielu innych, że ludzie najedli się i otrzymali jedzenie tyle, ile chcieli. Tyle, ile chcieli. Bóg rozmnożył chleb. W tym ustępie Pisma czytamy, że Jezus na pustyni w cudowny sposób nakarmił 4000 ludzi. Choć już nie w 4 wierszu mówili, jak to się może stać? Jak to się może stać? Widzimy na początku, kiedy Jezus mówi słowo i nawet w innych fragmentach, kiedy Boże prorocy mówią słowo wręcz takie niemożliwe do wypełnienia się, wręcz takie, wręcz spektakularne, pierwszy odruch ludzki, kiedy ludzie zaczynają reagować na to słowo, jest negatywny. Nie rozumieją, jak to jest możliwe. Brak im wiary. Brak im wiary. No temu adiutantowi króla izraelskiemu to no nie można się dziwić, ale uczniom Jezusa Chrystusa, którzy z Nim chodzili przez dłuższy już czas, to w dalszym ciągu byli ludzie. W dalszym ciągu byli ludzie, którzy potrzebowali nauki od Jezusa Chrystusa. Potrzebowali nauczyć się, potrzebowali walczyć o wiarę, aby tą wiarę mieć, żeby nikt jej tej wiary nie wyrwał. Takie przykłady niewłaściwej ludzkiej reakcji na Boże Słowo, jakie by ono nie było, jest wiele. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, rozdział 17, pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 17, wiersze od 15 do 19. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 17, od 15 do 19. Potem rzekł Bóg do Abrahama: Saraj swej żony nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów, a od niej pochodzić będą królowie narodów. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim: czyż 100-letniemu może się urodzić dziecko? Czyż i Sara 90-letnia może rodzić? I rzekł Abraham do Boga: oby tylko Izmael pozostał przy życiu przed twoim obliczem. Na to rzekł Bóg: nie, ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak.
a ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim. Zauważmy, patriarcha Abraham. Bóg powiedział do niego, będziesz miał syna, będziesz miał potomstwo ze swojej żony Sara, ze swojej żony Sary, która teraz jest, rzeczywiście, teraz jest w takim stanie, kiedy nie może rodzić. Ze względu na wiek i ze względu na to, że jest bezpłodna. Nawet Abraham sam powiedział, śmiejąc się, pomyślał w swoim sercu, czy 100-letniemu może urodzić się dziecko? Czy Sara 90-letnia może rodzić? Zauważmy, nie uwierzył w Boże Słowo w tym momencie. Nawet rzekł w 18 wierszu, oby tylko Izmael pozostał przy życiu przed twoim obliczem. Bóg mówi o Izaaku, nie o Izmaelu. Bóg Izmaela też pobłogosławił. Abraham, aby tylko Izmael pozostał przy życiu. Nawet Izmael, który się urodził z niewolnicy Hagar, niewolnicy Sary, też był takim dowodem niezbyt wiernego uwierzenia Abrahama Bogu. Bóg powiedział, policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. Wyjdź na plażę, na brzeg morza, zobacz, policz piasek. Czy możesz ziarna piasku policzyć? Takie będzie potomstwo twoje. A przychodzi moment, kiedy Sara mówi do Abrahama, weź moją niewolnicę i miej z nią dzieci. Bo Bóg odmówi mi potomstwa. Przecież Bóg powiedział, będziesz miał potomstwo. Nie z innej kobiety, tylko i wyłącznie z Sary. Nawet Abraham na początku chwiał się w swojej wierze. Następnie też w pierwszej Mojżeszowej, w 18 rozdziale, rozdział dalej, pierwsza księga Mojżeszowa w 18 rozdziale od 11 do 14 wiersza. Pierwsza księga Mojżeszowa 18, 11, 14. Abraham i Sara byli starzy w podeszłym wieku i ustało zaś u Sary to, co zwykle bywało u kobiet. To też roześmiało się Sara sama z siebie, mówiąc, teraz gdy się zestarzałam, mam tej rozkoszy zażywać i Pan mój jest stary. Na to rzekł Pan do Abrahama, dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc, czyżbym naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzałam? Czy jest coś niemożliwego dla Pana? W oznaczonym czasie za rok wrócę do Ciebie, a Sara będzie miała syna. Widzimy w tym miejscu także jest Sara. Nie dowierzała. Jestem stara. Mogę spojrzeć na siebie i widzę. To nie jest osoba, która może rodzić. To nie jest osoba. Ale Bóg powiedział, czy jest coś niemożliwego dla Pana? Czy jest coś niemożliwego dla Pana? Pan powiedział przez proroka Elizeusza, że na następny dzień w bramie Samarii będzie dość jedzenia ogólnie dostępnego. Czy jest coś niemożliwego dla Pana? Nie ma nic niemożliwego dla Pana. Tylko jak powiedział Jezus w liście Pawła, gdy przyjdę, czy znajdę wiarę na ziemi, gdy przyjdę? Czy znajdę wiarę? Jezus przychodzi niedługo i będzie szukał tych, którzy mu wierzą. Tych, którzy pokładają całą ufność dla Niego. Całą ufność dla Niego. Podobny przykład jest w Ewangelii Łukasza, rozdział 1, wiersze 18-20. Ewangelia Łukasza, rozdział 1, wiersze 18-20. Tam czytamy o przepowiedni anioła do Zachariasza o narodzeniu się Jana Chrzciciela. I w tym momencie także Zachariasz i jego żona byli już w podeszłym wieku i nie mieli potomka. Nie mieli potomka. I nawet już nie liczyli na niego. Pewnie. Ale czytamy w tym miejscu tak. Wtedy rzekł Zachariasz do anioła, który przekazał mu słowo, po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku. Podobna sytuacja, podobna reakcja jak przy Abrahamie i Sarze. Odpowiadając anioł, rzekł do niego, jam jest Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tę dobrą nowinę. Otóż za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie.
bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. Podobnie Zachariasz nie uwierzył. Ale zobaczmy, takie sytuacje, które wymieniliśmy, to są rzeczywiście sytuacje skrajne. To nie jest tak, że o, dzisiaj nie mam chleba, Bóg daje słowo, jutro będziesz miał chleb. No wiadomo, pójdę do Biedronki i kupię, prawda? Czy w jaki sposób Bóg pobłogosławił? No mam jeszcze coś w lodówce, a jutro Bóg obiecał mi chleb. Tutaj widzimy sytuacje skrajne. Bóg obiecuje ludziom rzeczy niemożliwe do spełnienia, patrząc z punktu widzenia ludzkiego. Ale dla Pana nie ma rzeczy niemożliwych. Jest takie słowo, piękne słowo w Nowym Testamencie, że Bóg to, czego nie ma, powołuje do istnienia. Bóg to, czego nie ma, powołuje do istnienia. Tylko chce, abyśmy mu zawierzyli. I ostatni z przykładów, który przytoczę, przykładów tych jest więcej, ostatni przykład, który przytoczę, jest napisany w 4 Mojżeszowej, rozdział 13, wiersze 27-29. 4 Mojżeszowa, rozdział 13, wiersze 27-29. Jest to historia wtedy, kiedy Mojżesz wysłał 12 wywiadowców, aby obejrzeli ziemię obiecaną, do której zdążali, do której wyszli z Egiptu, do której powołał ich Bóg. Bóg powiedział, daję wam ziemię opływającą w mleko i miód. I wyszli z Egiptu, szli już kilkadziesiąt lat, już do chłop... I Bóg powiedział do Mojżesza, wyznacz 12 ludzi, z reguły to byli naczelnicy rodu, wyślij ich, niech zobaczą i obejrzą ziemię obiecaną. I poszło 12, wśród nich Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunnego. I po czym powrócili po kilku miesiącach do Mojżesza, mówiąc tak. I opowiedzieli mu, mówiąc, przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Wspaniałe rzeczy, wspaniałe nowiny przynoszą. Ale dalej zaczęli siać zwątpienie. Tylko, że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka, olbrzymów. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Chetejczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Czyli wniosek jest jeden. Nie ma takiej możliwości, abyśmy wkroczyli do ziemi obiecanej. Wiem, Bóg nam obiecał. Bóg obiecał, że wejdziemy do ziemi opływającej w mleko i miód. Ale jak mamy tam wejść, kiedy tam jest tyle narodu? Tam są ludzie, którzy od małego wojują. Narody potężne, narody olbrzymie, narody wyćwiczone w sztuce wojennej, miasta obwarowane. Czy jest coś niemożliwego dla Pana? Powtórzę jeszcze raz. Czy jest coś niemożliwego dla Pana? Pamiętamy zdobycie Jerycha przez Jozuego. Miasto wielkie. Ludzie w środku zgromadzeni byli o wiele bardziej liczebnie, potężniejsi od Izraela. Miasto było obwarowane. Nie do zdobycia w tamtym czasie. Co zrobił Jozue? Nie zdobył tego miasta. Nie było takiej możliwości. Trzeba by na pewno. Zdobył to miasto. Bez żadnych strat własnych. Bo Bóg obiecał, że to miasto będzie zdobyte. Jeśli Bóg coś obiecuje, nie ma żadnej możliwości, żeby to się nie mogło wypełnić. Co nasz Pan Jezus Chrystus mówi o takiej sytuacji w swoim słowie? Jak Pan Jezus komentuje takie zachowania ludzi, kiedy jest mówione Boże Słowo, a ludzie reagują zupełnie inaczej niż w sposób, który Bóg oczekuje. W Ewangelii Mateusza, 17 rozdział, wiersz 20. Ewangelia Mateusza, 17 rozdział, wiersz 20. Mówi tak. A on im mówi, dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. I podobny fragment zapisany w Ewangelii Marka, rozdział 11, wiersze 20-24. Ewangelia Marka, rozdział 11, wiersze 20-24.
A przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe, uschłe od korzeni. I wspomniał Piotr i rzekł do niego: Mistrzu, oto drzewo figowe, które przykląłeś, uschło. A Jezus odpowiadając, rzekł: I miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze: wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Już możemy sobie wyobrażać ludzi, którzy przyklinają drzewo figowe, którzy mówią do góry: przenieś się stąd tu, i nic się nie dzieje. Co się dzieje? Oczywiście powinniśmy zrozumieć, że prawdziwa wiara powinna być oparta na przekazaniu bądź obietnicy Bożej. Nie możemy robić nic samych siebie. Bóg nas musi powołać do tego, musi dać słowo swoje. Jeśli Bóg nas prowadzi w pewnym kierunku, bądź gdy wydaje polecenie, możemy być pewni tego, że wszelkie trudności zostaną w cudowny sposób usunięte. Nie ma nic niemożliwego dla tego, kto wierzy. Bardzo prosty przykład. Gdy Piotr chodził po wodzie, w jaki sposób Piotr chodził po wodzie? Po grobli szedł? Na środku morza? W jaki sposób Piotr chodził po wodzie? Wytłumaczmy to sobie. Nie ma jak to wytłumaczyć fizycznie. Piotr chodził po wodzie tylko dlatego, że dostał słowo od Boga. Jezus powiedział do Piotra: no to chodź do mnie. I Piotr wykazał się wiarą, odpowiedział na to Boże słowo wiarą i wyszedł z łodzi. Pewnie uczniowie zareagowali: no nienormalne. Pewnie wyjdzie się utopi. Ale jakie było ich zdziwienie, kiedy Piotr postawił pierwszy krok i stoi na tej wodzie. Postawił drugi krok i dalej stoi i zaczął iść. Pewnie w tej łodzi ludzie byli zszokowani i pewnie wszyscy czytelnicy, którzy czytali na początku tę historię, byli zszokowani. Ale to jest jak najbardziej prawidłowa reakcja na Boże Słowo. Chociaż Słowo Boże wydawało się niemożliwe do wykonania. No weź do wody i chodź do mnie, mówi Jezus. Piotrze, zrób coś niemożliwego. Czy Piotr zastanawiał się, że to jest niemożliwe? Nie. Piotr pomyślał: Pan Jezus powiedział, no to idę. Nieważne, jak ono irracjonalnie brzmi, te słowo. Pan powiedział, to idę. Elizeusz powiedział: na drugi dzień, jutro będzie jedzenia w bród. Jeśli Bóg tak powiedział, to tak będzie. Jeśli Bóg tak powiedział, tak będzie. Zauważmy, że Abraham, kiedy na początku troszkę tak chwiała się jego wiara, na samym początku, później wiara jego przestała się chwiać. Wiara jego i jego żony przestała się chwiać. Uwierzył całkowicie. A co to jest wiara według Słowa Bożego? Co to jest wiara? Odpowiedź jest i definicja tego pojęcia jest w Hebrajczyków 11 rozdziale, wierszu 1. List Pawła do Hebrajczyków, rozdział 11, wiersz 1. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiara jest pewnością, nie domniemaniem pewności, nie pobożnym życzeniem. Jest pewnością tego, czego się spodziewamy. A czego się spodziewamy? Spodziewamy się tego, że Bóg uczyni to, co obiecał. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Co to jest przeświadczenie? Że jesteśmy całkowicie pewni. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy zmienili swoje zdanie. Przeświadczenie to jest absolutna pewność, że coś, czego się spodziewamy, na pewno się stanie. I to, czego nie widzimy, jak mówi drugi list do Koryntian 5:7, drugi list do Koryntian 5:7, gdyż wierzę, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Wierzę, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Izraelici za czasów Elizeusza, w tym głównym fermencie, który przytoczyliśmy, co mogli zobaczyć? Mogli tylko usłyszeć słowa Elizeusza w imieniu Bożym. Nic nie mogli zrobić. Kładli się spać głodni, a weź zaśnij, kiedy burczy w brzuchu. No ale to ciężko zrozumieć, bo między posiłkami
zjadłeś śniadanie i jeju, dopiero 9, a gdzie 12, 13, gdzie obiad? Tyle godzin jeszcze, już brzucho mi burczy. Oni mogli już tygodniami nie jeść, albo jeść takie pokarmy, których żołądek tu górnogami się wywracał. I kładli się spać i weź zaśnij, jak głód cię męczy. Weź zaśnij. Na drugi dzień budzą się i już zupełnie inna rzeczywistość. Bo w nocy Bóg dokonuje cudu. Przez kogo? Przez kilku wyrzutków społeczeństwa, trędowatych, którzy byli odrzuceni przez całe społeczeństwo. Przez nich Bóg dał ratunek dla całego Izraela. Dla całego Izraela. W liście do Rzymian, 4 rozdział od 16 do 21. List do Rzymian 4, 16, 21. Mówimy o Abrahamie. Przytoczyłem fragment, że zachwiał się w wierze na początku, kiedy Bóg dał mu obietnicę. Pierwszy raz, kiedy Bóg wspomniał o tym, jaka będzie jego przyszłość odnośnie jego potomstwa. Tutaj widzimy już zupełnie innego Abrahama. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary. Była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu. Nie tylko temu, które polega na zakonie, ale temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Abraham ma wiarę. Abraham ma wiarę. Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham, piękne słowo, Abraham wbrew nadziei, wbrew wszystkiemu, wbrew wszystkim myślom, wbrew wszelkim prawom fizyki, chemii, biologii, co byśmy nie wymyślili, wbrew tego, co człowiek może wytworzyć, a człowiek znany jest z bardzo bujnej wyobraźni, to nawet nie przyszło Abrahamowi do głowy. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe łono, ciało swoje i mając około 100 lat oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Widział obumarłe ciało swoje, obumarłe ciało Sary. To nie jest tak, że dawno Sara nie rodziła. Dawno Abraham nie spłodził dziecka. On nigdy nie spłodził, ani Sara nigdy nie rodziła. To było obce doświadczenie dla nich obojga. Nigdy nie doświadczyli miłości rodzicielskiej przelewanej na swoje dzieci. Wspaniała to rzecz, gdy masz swoje dzieci i widzisz, jak dorastają, widzisz, jak trzymasz na rękach świeżo narodzone swoje dziecko. To jest niesamowita radość dla jednego rodzica i drugiego rodzica. I patrzysz, jak rośnie, już mówi pierwsze słowo, a jeszcze jak powie mama albo tata, to już całkiem. Abraham tego nie doświadczył. A Bóg powiedział słowo i Abraham żył tym słowem. Bóg powiedział słowo, Sara urodzi ci syna. Nazwiesz go Izaak i on będzie dziedzicem obietnicy. On będzie dziedzicem obietnicy, którą ci przedstawiłem. I Abraham nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Dlaczego Bóg chce, abyśmy wierzyli? Dlaczego Bóg domaga się tej wiary od nas? Wiary w niemożliwe. Bo chce od nas otrzymać chwałę. Chce, żebyśmy w ten sposób Go uwielbiali. Nie tylko słowami, ale i swoim życiem pełnym wiary. Pełnym życiem, życiem pełnym wiary. Abraham, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obieca, ma moc i uczynić. I list Judy, wiersze 3 i 5. List Judy, który ma jeden tylko rozdział, dlatego czytamy dwa wiersze. List Judy, 3 i 5. To jest ostatni list przed objawieniem Jana, bardzo łatwo go znaleźć. List Judy, wiersze 3 i 5. Umiłowani, mówi Juda, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o waszym wspólnym zbawieniu,
uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Na razie przerwijmy w tym trzecim wierszu. Zauważmy, Juda z całą gorliwością zabrał się do pisania do wierzących o naszym wspólnym zbawieniu. Już może miał pióro w rękach, ale słyszy głos Ducha Świętego. Słuchaj, nie. Konieczne jest, abyś napisał i napomniał Izraelitów, aby podjęli walkę o wiarę. Pisać o zbawieniu będziesz jeszcze miał czas. Teraz zacznij pisać o walce o wierze. Walce o wierze. Bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Szatan nie spocznie, dopóki nie ograbi wierzących z wiary. Bo szatan wie, jeśli człowiek wierzący zacznie wierzyć, jego los jest przesądzony. My wiemy, że ogólnie szatana los jest przesądzony, bo na krzyżu Jezus go zwyciężył. Ale czytamy w imieniu Jana, że szatan podejmuje walkę z tymi, którzy trzymają się świadectwa Jezusa, z tymi wierzącymi, którzy pozostali i są wierni Jezusowi Chrystusowi. Choć mają małą moc, jak mówi list do zboru w Filadelfii w objawieniu Jana, ale ludzie nie zapierają się Bożego imienia, wierzą Mu, choć mało mają moc. I szatan robi wszystko, przypuszcza atak, żeby pozbawić całkowicie wiary ludzi. Bo wie, że jak ludzie są bez wiary, nic nie mogą zrobić. Wtedy łatwo ich pokonać, łatwo ich zniszczyć. Nie są dla mnie, mówi szatan, żadnym zagrożeniem. Dlatego musimy walczyć o tę wiarę. Izraelici w tamtym czasie, kiedy czytamy, czy kiedy Izraelici szli przez pustynię, czy tą historię w tym głównym fragmencie, który przytoczyliśmy, Izraelici nie walczyli o wiarę. Oni tak podali się takim głównemu nurtowi, płynęli z nurtem. O, jak już będzie. Wierzmy, że będzie dobrze. Wierzmy, że będzie dobrze. To nie jest wiara. Wierzmy, że będzie dobrze. Bo powiedział, że będzie dobrze. Chociaż patrzymy na lewo, na prawo i na lewo, jest śmierć, jest głód, jest zniszczenie. A Bóg obiecuje złote góry. Ale wiemy, że Bóg to, co obieca, zawsze wypełni. To, co obieca, zawsze wypełni. Piąty wiersz. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie. Skąd? Bo jesteśmy nauczeni przez Ducha Świętego. Wszystko wiemy, bo Duch Święty na wszystko tłumaczy, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Dla Boga najważniejszą rzeczą jest to, abyśmy Mu wierzyli. Aby to, co Bóg obiecał, spełniło się. Musimy współpracować z Bogiem. Musimy odpowiadać na Jego słowa wiarą. Musimy odpowiadać na Jego słowo wiarą. Pewna kobieta, czytamy w Ewangeliach, jest ona opisana, była chora na krwotok od 12 lat. Wydała wszystko, całe swoje utrzymanie na lekarzy i nic nie pomogło. Krwawiła dalej. Była osłabiona, była odwodniona, była anemiczna. Nie dało się żyć w ten sposób. Ale usłyszała i zobaczyła, że idzie Jezus. A tego dnia Jezus miał moc Pana ku uzdrawianiu. Skąd ona wiedziała, że trzeba tam być w tym momencie? I trzeba dotknąć szaty Jezusa. Była pobudzona przez Ducha Świętego. Ona może nie wiedziała o tym, była tego nieświadoma. Ale w myślach i w sercu krążyła jej jedna taka myśl. Muszę tylko dotknąć się szaty Jezusa, a na pewno będę uzdrowiona. Muszę się dotknąć szaty Jezusa, a na pewno będę uzdrowiona. To jest wiara. Zaczęła się przepychać przez tłum. Słaba kobieta, starsza kobieta, udało jej się dopchać do Jezusa. To już jest cud, że udało jej się dostać do Niego. I kiedy się do Niego dostała, w Jego pobliże, dotknęła się szaty Jego i została natychmiastowo uzdrowiona. Jezus poczuł, że wyszła z Niego moc. Chociaż setki ludzi go się dotykało. Tylko setki ludzi dotykało się bez wiary. Dotykali się, byli przy nim, bo on nakarmił ich niejednokrotnie, a to cuda czynił. Bądźmy przy Jezusie, nie będziemy głodni. Bądźmy przy Jezusie, będziemy cuda oglądać, sztuczki, które on wykonuje. Będziemy słuchać jego mądrych nauczań.
bo jest wspaniałym nauczycielem i tylko nauczycielem. Ona widziała, że on jest Bogiem, on tylko jej może pomóc. Sam król izraelski powiedział, kiedy czytamy ten fragment na początku, tylko Bóg nam może pomóc w tej sytuacji, tylko i wyłącznie Bóg. I Bóg pomógł. Bóg pomógł. Adiutant króla, który wykazał się całkowitą niewiarą, graniczącą wręcz z buntem, został ukarany. Bóg chce, abyśmy mu wierzyli. Bóg chce, abyśmy wierzyli. Tym bardziej w trudnych czasach. Wierzyli w niemożliwe, bo to, co Bóg mówi, wypełni się niezawodnie. Jak czytamy w Księdze Sofoniasz, jeśli czekasz na Boże Słowo, na Boże rozwiązanie, czekaj na nie. A na pewno się nie wypełni. Jeśli się opóźnia, tym bardziej czekaj, a nie opóźnij się. Myślisz, że się opóźnia, na pewno się nie opóźni, ale czekaj na Boże rozwiązanie. Czekaj, a nigdy nie zostaniesz zawiedziony. I ostatni fragment, taki podsumowujący na koniec, też list Judy, ostatnie dwa wiersze, 24 i 25. List Judy, wiersze 24 i 25, już na koniec. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami, teraz i po wszystkie wieki. Amen. I z tymi życzeniami, z tym błogosławieństwem zostawiam was, bracia i siostry, abyśmy zaufali Bogu z całego serca. Jak mówi Salomon, zaufaj Bogu z całego swego serca, a On wszystko dobrze uczyni. On wszystko dobrze uczyni. Skłonimy nasze głowy, bracia i siostry, i pomódlmy się. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty w łasce swojej posłałeś nam te drogocenne swoje perły, abyśmy je nabyli i złożyli w swoim sercu i żyli według tego. Dziękujemy Ci, Panie, że dajesz nam wiarę. Dziękujemy Ci, Panie, za ten wspaniały dar wiary. Bo to jest rzeczywiście dar. Nikt sam siebie nie może uwierzyć. Nikt sam siebie nie może wiary wytworzyć. To jest dar od Ciebie, Panie. Dziękujemy Ci, Boże. Dziękujemy Ci, Panie, za wspaniały dar, który jest i którego Ty pomnażasz. Uczysz nas tej wiary, abyśmy z tej wiary żyli. Bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jak mówi Twoje słowo w niejednym fragmencie. Dziękujemy Ci, Boże. Dziękujemy Ci, Panie. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił naszą społeczność. Wszystkich, którzy do niej należą, a którzy, Panie, nie mogą tutaj być, wiadomo z jakiego względu, ale niedługo, Panie, spotkamy się tutaj i będziemy mogli się uściskać, będziemy mogli przywitać się, będziemy tłumnie znowu uczęszczać na zgromadzenie i będziemy słuchać Twojego słowa. Dziękujemy Ci, Boże, dziękujemy Ci, Panie. A też, Panie, pobłogosław naszą budowę kościoła naszego w Styżyńcu. Ty, Panie, tak wspaniałe, cudowne dzieło rozpocząłeś, tak już wiele dokonałeś tam na tej działce. Jak ten budynek tak wspaniale rośnie, Panie, Ty rozpocząłeś te wspaniałe dzieło i też to dokończysz, Panie. My widzimy różne przeszkody, które pojawiają się w tym temacie, Panie, ale Ty to wszystko rozgonisz i ten budynek stanie i tam będziemy się zgromadzać. Nie będzie ciasnoty, będzie miejsca, dużo, dużo miejsca na nowych chwalców Twojego imienia. Tobie niech będzie chwała i Tobie niech będzie cześć. Halleluja. Amen.